Jan Paweł II był bardzo wdzięczną osobą do fotografowania, dlatego że on zmieniał wyraz twarzy, robił mnóstwo gestów. Dla fotografa było to w miarę łatwo. Wystarczyło tylko troszeczkę obserwacji i robienia zdjęć, i zdjęcia wychodziły jedno za drugim, prawie same wychodziły, więc to był bardzo wdzięczną osobą do fotografowania. Ja miałem akredytację, no niestety nie miałem na polską prasę, bo wtedy polska prasa jeszcze się nie zajmowała publikacją zdjęć Jana Pawła II, więc ja próbowałem pracować trochę dla zagranicznych, powiedzmy dla amerykańskich pism, czy nawet takiej agencji, potem dla francuskich i tak dalej. No, było troszeczkę przykro, że dla Polski nie można było dać żadnego zdjęcia, że nikt nie chciał tych zdjęć publikować. Dopiero po 1989 roku się to troszeczkę zmieniło i powiedzmy, no, to już dzisiaj jest inaczej. Nie? Pierwszą pielgrzymkę, którą ja zrobiłem z Ojcem Świętym, byłem na tak zwanym Volo Papale, czyli dziennikarze lecą razem z papieżem tym samym samolotem. To było w 1988 roku do Austrii. Była to w ogóle robiłem to wtedy, robiłem pierwszy lot w moim życiu. Pierwszy raz leciałem samolotem i leciałem wtedy z Ojcem Świętym do Austrii. Więc było to dla mnie no, też ogromne przeżycie. Robiąc te zdjęcia, wtedy no, łatwość była też, że można było być dosyć blisko papieża. Ja nie miałem wtedy jeszcze takiego sprzętu jak dzisiaj, więc miałem ten sprzęt troszeczkę gorszy od innych kolegów, ale sporo tych zdjęć, które zrobiłem wtedy, potem zostały wykorzystane w wielu albumach. Był moment, którego też nie można zapomnieć, bo był słynny taki dziennikarz telewizji Rai Uno, Dante Alimenti, który jeździł też, relacjonował transmisję, powiedzmy, z różnych spotkań i jeździł na pielgrzymki z Ojcem Świętym. I w tym dniu, kiedy papież leciał do Austrii, do Wiednia, był jego pogrzeb, zmarł i papież po prostu przez mikrofon przemówił do wszystkich dziennikarzy, mówiąc mniej więcej, ja po prostu tylko tak mniej więcej pamiętam, że w tym momencie, kiedy my lecimy tutaj do Austrii, nie wiem, czy powiedział nasz, czy wasz kolega, w tym momencie jest jego pogrzeb, nie? Więc było to wspomnienie takie osobiste papieża dla wszystkich dziennikarzy, nie? Ja miałem szczęście brać udział w gdzieś 45 pielgrzymkach z Janem Pawłem II. Ja mówię, że zawsze leciałem czy jechałem za papieżem na te pielgrzymki. I były to, powiedzmy, różne kraje. W Afryce byłem na 3 pielgrzymkach w Afryce, w Azji, oczywiście w Europie, w Ameryce, w Stanach i powiedzmy i w Meksyku w 2002 roku. Więc troszeczkę, powiedzmy, te pielgrzymki się różniły, jak w zależności też i od krajów, od atmosfery i tak dalej, ale zawsze zainteresowanie osobą Jana Pawła II było duże, ogromne, można powiedzieć, nie? Także ja osobiście uważam, że te pielgrzymki papieża były czymś nadzwyczajnym i to był wielki taki gest ewangelizacji, dlatego że wielu ludzi, gdyby nie papież do nich nie pojechał, oni nie mieliby szans zobaczyć papieża, zbliżyć się do niego, poznać, powiedzmy, jego nauczanie i tak dalej. Chociaż ja mam przykład z samego siebie, kiedy jeszcze nie było Jana Pawła II, był Paweł VI i pamiętamy, że w Polsce też nie można było zobaczyć papieża. Ja wiele razy chciałem zobaczyć w czasie Urbi et Orbi, więc kadr był w telewizji tylko z daleka i papież był po prostu malutki punkcik, więc nie można było tego zobaczyć. Sam przyjazd papieża do Polski w 1979 roku to zmienił
otworzył to wszystko. Więc po prostu dostęp ludzi biednych, powiedzmy spragnionych nawet spotkania z papieżem, on to po prostu ten dystans skrócił, przybliżył, nie? Jeden z takich, powiedzmy, ostatnich momentów to było, można powiedzieć, w Szwajcarii. To była przedostatnia pielgrzymka, czyli 103. pielgrzymka zagraniczna Ojca Świętego. Choroba po prostu sprawiła, że papież miał problemy nieraz z mówieniem, nie? I w tym momencie było spotkanie z młodzieżą. Miał wygłosić swoje przemówienie i po prostu nie mógł rozpocząć, brakowało mu nie słowa, nie mógł po prostu mówić. W pewnym momencie zdecydowano, żeby mu po prostu, żeby ktoś inny odczytał, bo tak bywało często, że czasami papież mówił tylko jedną część przemówienia, potem drugą, ktoś inny czytał i tak dalej, nie? I żeby ktoś inny zaczął czytać. Ale Ojciec Święty w tym momencie zrobił gest ręką, tak dosyć mocno uderzył w ten swój pulpit z tymi swoimi kartkami, z przemówieniem i że nie, że on chce mówić i od tego momentu zaczął mówić i mówił w kilku językach i po niemiecku i po francusku i po włosku i po polsku i po prostu język mu był tak, zrobił się to jego słowo zrobiło się takie łatwe, że po prostu dochodziło. Oczywiście młodzież zareagowała na to od razu oklaskami, więc to się wszystkim podobało. Powiedzmy, to spotkanie przedłużyło się znacznie, nie? Było to w 1991 roku. Papież przyjechał na wypoczynek i potem od helikoptera przeszedł sobie do domu tego letniskowego, wypoczynkowego, tam, znaczy do tej prywatnej willi, w której on tam mieszkał. I potem siadł na ławeczce. Nas tam było 4 fotografów, którzy mogli się zbliżyć, żeby zrobić zdjęcia z bliska na tej ławeczce i wtedy papież zwrócił się do mnie po polsku. Ja oczywiście nie wiedziałem, co zrobić, ale pierw fotografowałem, bo zależało mi na zdjęciach. Potem kolega Włoch mnie trąca i mówi, on mówi do ciebie. No więc wtedy się po prostu przestałem fotografować i wtedy odpowiedziałem Ojcu Świętemu nam na pytanie, które on postawił, nie? Powiedział. Papież modlił się w każdym miejscu, można by tak powiedzieć. Dla niego nie było miejsca, w którym nie można się modlić. Mam mnóstwo zdjęć i na klęczniku, i kiedy przechodził i tak normalnie. Więc i nawet potem, kiedy już nie mógł, kiedy siedział tylko w fotelu, ale też i wyraz twarzy jego zmieniał się, bardzo często się zmieniał w czasie modlitwy. Trzeba było patrzeć na przez teleobiektyw i w krótkim czasie można było zaobserwować właśnie wyraz twarzy ze skupienia, z bardzo takiego intensywnego skupienia, intensywnego wyraz twarzy był taki właśnie bardzo, prawie czasami się człowiekowi wydawało, że go coś boli, że może jest, no coś mu dolega, nawet do tego stopnia, nie? Ja mówię, kiedy był młodszy, czyli 15 lat temu, nie? Więc jego twarz była bardzo taka, ta mimika się zmieniała niesamowicie, nie? A czy patrząc na papieża, widziałeś w którychś momentach papieża zdenerwowanego? Zdenerwowanego, to może byłoby złe określenie. Natomiast papieża, który mówił i z taką wyraźną energią, było wiele razy, można było to zobaczyć. Wiele razy, jednym z takich przypadków było to w 1993 roku, kiedy papież był na Sycylii w Agrigento. I wtedy, kiedy przemawiał, no oczywiście temat mafia i papież tam wykrzyczał
po prostu to swoje przemówienie prawie wykrzyczał, ale to było bardzo mocne przemówienie i z komentarzy, z tego co pamiętam, mówiono, że to była wielka odwaga papieża, ale też była to wielka taka prawda, bo papież się nie bał niczego i nikogo. Była taka pielgrzymka do Azerbejdżanu, ale tam było tylko 100 katolików, więc katolików było mało, ale inni też przychodzili. Więc oczywiście papież jechał, gdzie były rzesze tłumów, sięgały do 3-4 milionów, jak na Filipinach, i też jechał, gdzie tych ludzi było, w porównaniu do tych milionów, była garstka, ale po prostu on doceniał wszystkich, nie? I też przychodzili inni, nie tylko katolików w Azerbejdżanie było około 100, ale na spotkaniu było ludzi znacznie więcej, więc przychodzili też inni i oglądali i po prostu jakoś tam w jakiś sposób brali udział. Nie? Ja stosuję taką zasadę, że moja fotografia nie powinna, nie może szkodzić nikomu. To nie tylko papieżowi, ale też i innym osobom. Więc stosując się do tej mojej zasady takiej niepisanej, ale którą staram się przestrzegać, więc wiele razy rezygnowałem ze zdjęcia albo zrobiłem to zdjęcie, a potem zostało usunięte. Nie? Natomiast jeżeli człowiek obserwował papieża bardzo dokładnie przez dłuższy czas, nawet w momentach, kiedy był, powiedzmy, bardzo chory, były momenty ładne i zdjęcia były też ciekawe. Nie? Także trzeba było tylko troszeczkę wysiłku, żeby go lepiej obserwować. Szczególna sytuacja dla mnie, którą na pewno nie mogę zapomnieć nigdy, było, kiedy w roku, było to w roku świętym, kiedy została wydana taka deklaracja Dominus Jezus i wtedy to podpisał kardynał Ratzinger, ale to było zrobione, powiedzmy, przez Jana Pawła II, nie? I w świecie powstała taka, troszeczkę takie zamieszanie, krytykując papieża, krytykując kardynała Ratzingera, że to jest przeciwko ekumenizmowi, że tu stwierdzenie, że powiedzmy to dotyczyło Chrystusa, nie? Więc że różne takie były powiedzmy sytuacje. I w pewnym momencie była msza święta na placu świętego Piotra. Na zakończenie Ojciec Święty przemówił i wtedy przestałem fotografować, nie robiłem zdjęć i powiedział mniej więcej taką rzecz, że ta deklaracja Dominus Jezus, która została wydana i podpisana przez kardynała Ratzingera, on jest za tym w 100%. I to dla mnie było coś niesamowitego, bo jeszcze pół godziny temu słyszałem głosy, które mówiły, a to co zrobił kardynał Ratzinger, to jest przeciwko ekumenizmowi i tak dalej. Tu papież to potwierdza i wielkość drugiego też, czyli kardynała Ratzingera, który nigdy, ja przynajmniej nie słyszałem, żeby się poskarżył, że a on to zrobił, ale bo coś tam nie tak, nic, nie powiedział słowa. Więc wielkość tych dwóch ludzi, którzy razem ze sobą współpracowali i to dla mnie jest no, przykład, z którego można wynieść pewną lekcję. Jedno z takich miejsc ulubionych dla Jana Pawła II to była jego prywatna kaplica. On tam spędzał dużo czasu. To był papież modlitwy i on w tej kaplicy wiele swego życia tam spędził. Nie? Tam oczywiście była kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w środku ołtarza. Nie? Więc pewien element Polski też tam się znajdował. To był wielki pontyfikat zaraz od samego początku, więc on trwał cały czas. To nie można powiedzieć, że czy końcówka, czy coś. Więc to był cały pontyfikat, powiedzmy, wielki, którego sama osobowość Jana Pawła II była nie do podrobienia, powiedzmy, nikt nie może
ani naśladować, ani zastąpić. To więc to jest, był to człowiek nadzwyczajny. Nie? Więc ja bym bał się powiedzieć, że wielki pontyfikat, że to była czy końcówka, że wtedy, kiedy papież nie mówił, że on najwięcej działał na ludzi, że były wielkie wzruszenia, a nawet i nawrócenia były też przez właśnie przez to, że on tak cierpiał, a o sobie nie mówił nic, nie? Więc to są rzeczy, które no, trzeba nad nimi się zastanawiać, ale tak nie da się łatwo wypowiedzieć. Spotkania z chorymi były szczere papieża, bo papież, ja pamiętam bo przynajmniej od 20 lat, ile razy Ojciec Święty dochodził do chorych, zawsze się z nimi witał, z nimi się ich obejmował, ich błogosławił, więc miał cierpliwość, bo niektóre sytuacje były takie, że ta chora osoba, czy była jakoś sparaliżowana, jakieś dziwne miała, powiedzmy, kalectwo, to wszystko, więc papież nad nim się pochylał. To był nie tylko gest miłosierdzia, ale nie wiem, gest miłości wobec drugiego człowieka, więc on to manifestował wszędzie w sposób bardzo naturalny, w sposób swój. To może zrobić tylko wielki człowiek, bo normalny człowiek, powiedzmy, tego nie potrafi zrobić. Jest trudno okazać takie gesty, nie? A to nie były to gesty na pokaz, to były gesty naturalne. To było w Angolii w 1992 roku. Papież po mszy świętej w Luandzie była grupka trędowatych z wioski, w której pracowały trzy polskie misjonarki. I papież się z nimi, ze wszystkimi się przywitał, papież. I ja pojechałem następnego dnia, czy za dwa dni, pojechaliśmy tam odwiedzić tą wioskę i widzieliśmy tych ludzi. I jak oni się dowiedzieli, że jestem Polakiem, zrobili po prostu w takiej małej kaplicy takie jakby przyjęcie, coś tam zaśpiewali, zatańczyli i oni opowiadali, że nie zmieniali po prostu tam czy jakieś pamiątki, znaczy, że, czy ubrania, że papież ich dotykał, więc żeby to jak najdłużej zostało i to przeżycie, że oni się, że papież się ich nie odrzucił, że się z każdym przywitał, nie? To było to, co oni mówili o tym. Oczywiście siostry mi to tłumaczyły, bo ja no, nie mógłbym się z nimi porozumieć, nie? Ale to przeżycie dla tych ludzi było czymś niesamowitym. To było dwa dni czy dzień po tym spotkaniu z papieżem. Był to człowiek dobry, bardzo dobry, człowiek modlitwy, człowiek, który czynił cuda. Ktoś może wierzyć, może nie wierzyć, ale były przypadki, o których no nie, ja nie mam prawa mówić, nie? Ale były takie sytuacje. No, człowiek niezwykły, to może za mało, brakuje mi słów, żeby to określić. Jest też, jak można by powiedzieć, pewna etyka zawodu dziennikarskiego, tak samo i fotografii, którą sam dziennikarz czy sam fotograf powinien się do tego jakoś dostosować i zdecydować, co chce przekazać. Nie? Znaczy, najczęściej się chce przekazywać jakieś negatywne rzeczy i to świat powiela. Powiedzmy, nawet są jakby powiedzieć wyścigi, nie? Ale trzeba sobie zadać pytanie też i może próbować, może jest trudniej coś pokazać rzeczy pozytywne, co się, powiedzmy, że one się też zdarzają w życiu, one są normalne, to jest może trudniej o nich opowiedzieć, ale jeżeli człowiek się do tego jakoś chce nakłonić i szuka tych rzeczy pozytywnych, w pewnym momencie znajduje też wiele ciekawych rzeczy i satysfakcji i powiedzmy to życie widzi troszeczkę inaczej, no bo
Nie można patrzeć na życie tylko w sposób krytyczny, negatywny. Trzeba też patrzeć w sposób radosny, powiedzmy jakiś, żeby ta przyszłość była, może ona nie zawsze się rysuje dobrze, ale próbować, żeby ona była lepsza, żeby była, widzieć to w świetle pozytywnym, nie? Dlatego no, mnie się nie zdarzyło, nikt mi nie powiedział, że nie wolno ci tego sfotografować, albo zrobiłem i nie wolno ci tego publikować. Ja sam zdecydowałem czasami, że akurat tego zdjęcia nie chcę publikować, ale dlatego, że ja stosuję moją zasadę, że nie chcę robić, że moja fotografia nie może nikomu szkodzić. Papież był bardzo otwarty dla każdego i spotkanie z drugim człowiekiem, z ludźmi, dla niego to już była wielka radość. Często spotykał też i swoich znajomych, których pozdrawiał w sposób taki, powiedzmy, inny. Często też papież, widząc jakieś tam przedstawienia artystyczne czy na różnych pielgrzymkach, śmiał się z tego, albo uśmiechał się do kogoś czasami, komuś pomachał też, więc on po prostu kontakt z człowiekiem, z drugim człowiekiem. To była dla niego, ja myślę, że jedna z takich, była to wielka radość. Jan Paweł II z wakacji papieskich po górach, najczęściej, powiedzmy się, on dużo spacerował. Jego obstawy, powiedzmy, opowiadania były mniej więcej takie, że prawie wszyscy, którzy za nim podążali, no niestety byli bardzo zmęczeni, ale wyciągnęli z tego wnioski i obserwacje. Dlaczego? Dlatego, że kiedy papież wychodził w góry, to szedł wolnym krokiem i prawie cały czas zatrzymując się chwilami, patrząc na krajobrazy, modląc się, miał swój rytm. Oni próbowali, nie potrafili iść tym rytmem, więc oni czasami szli szybciej i dlatego doszli do takiego wniosku, że to, że nie zachowując rytmu w górach, nie byli w stanie zdążyć za papieżem. Nie? Więc to jest taka jedna z takich ciekawostek, można by powiedzieć, z tych wakacji papieskich po górach. No, papież tam oczywiście czytał dużo książek, nie? Tam prawdopodobnie powstały też i jego różne przemówienia i tak dalej, nie? No, które tam, bo to nie były wakacje, że nic nie robił, tylko odpoczywał. To były wakacje, gdzie pracował troszeczkę mniej, więc ta różnica jest, nie? Że papież był na wakacjach, można powiedzieć na tak zwanych wakacjach, bo to była dalsza praca, tylko troszeczkę może w innym środowisku i może troszeczkę mniej. Nie? Mam takie zdjęcie, które robiłem w Castel Gandolfo w 1986 roku. Były to, powiedzmy, pierwsze moje zdjęcia, kiedy prawie zaczynałem fotografować Jana Pawła II. I byłem w Castel Gandolfo przed mszą świętą dla Polaków. Papież, wychodząc ze swojego apartamentu, zatrzymał się na schodach i tam się modlił. Ja po prostu, no nie powinienem być w tym miejscu, ale akurat się tam znalazłem i zrobiłem dwa zdjęcia czarno-białe. No potem więcej nie pozwolono. I chciałem to jeszcze powtórzyć w kolorze, ale już mi się też nie udało. Ale wymowa tego zdjęcia jest taka, że papież mały jest na tym zdjęciu, bo to było po prostu z pewnej odległości, ale ta sceneria tej klatki schodowej i krzyż, który wisi, i papież mały ma to taką wymowę niesamowitą, więc to zdjęcie było, no wielu ludziom się bardzo podobało, no ma takie, jeszcze jako czarno-białe, ma swoją taką atmosferę, którą, no nie da się powtórzyć tego zdjęcia.